Zbliża się rocznica referendum dotyczącego Brexitu, czyli decyzji Brytyjczyków o odstąpieniu wystąpieniu z Unii Europejskiej. Po Brexicie, właściwie zbliżając się już do, do, do tej rocznicy, wiemy wydaje mi się tyle samo, co widzieliśmy w zeszłym roku, nie za wiele, bo nie wiemy na jakich zasadach sam rozbrada Wielkiej Brytanii z Unią Europejską będzie wyglądał. Nie jest to komfortowa sytuacja, oczywiście dla inwestorów z racji tego, że z jednej strony, mamy do czynienia z dziewięcioletnią Hossą na rynkach kapitałowych, czyli on, ta hossa już dzisiaj trwa ponad dwa razy dłużej niż to miało miejsce w 17 ostatnich cyklach można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wyceny spółek już są tak napompowane, że nie mają przestrzeni do tego, żeby rosnąć dalej. Z drugiej strony, jednak, po raz kolejny udowodniono, że świetnym aktywem jest właśnie złoto, które doskonale uzupełnia każdy portfel akcyjny, a jednocześnie jest niskie. Skorelowany z rynkiem kapitałowym, przez co daje inwestorowi poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony mamy do czynienia ze zjawiskami, które zaobserwowaliśmy po samym ogłoszeniu wyników dotyczącym Brexitu, czyli bardzo mocny wzrost złota jako tej bezpiecznej przystani, no i dość znaczące spadki na giełdach europejskich i światowych. Następnie mamy jesień, gdzie kolejna zaskakująca decyzja wbrew przewidywaniom administracja Donalda Trumpa wygrywa wybory prezydenckie. Pojawia się oczywiście wiele głosów za tym, że będą nowe inwestycje, i nagle się okazuje, że przychodzi ten czas, kiedy rynek mówi: Sprawdzam. I tak naprawdę nie ma narzędzia i nie ma nawet pomysłu na to, w jaki sposób te postulaty wyborcze realizować. Jak reaguje rynek? Dokładnie w ten, ten sam sposób. Złoto zaczyna ponownie umacniać się względem poprzednich miesięcy. Kolejna sytuacja niepokój, jeżeli chodzi o wybory we Francji, czyli jednak jednym, jednego z liczących się graczy i krajów Unii Europejskiej. E, duża obawa przed dojściem do władzy eurosceptyków zażegnana póki co, ale tak naprawdę nie wiemy, czy młody prezydent e, Macron poradzi sobie z, z, ze sformułowaniem rządu i jak będzie radził sobie też e, z ruchem eurosceptyków, który cały czas rośnie w siłę, również we Francji. E, dzisiaj, tak naprawdę, z punktu widzenia inwestora, e, są uzasadnione obawy co do tego jak będą wyglądały rynki kapitałowe bo oprócz właśnie długoletniej hossy i dużej niepewności odnośnie inwestycji dużej niepewności odnośnie generalnie zasad na których odbędzie się wystąpienie Wielkiej Brytanii czy w ogóle ono nastąpi bo tak naprawdę co do tego też należałoby sobie zadać pytanie jak będzie wyglądała sytuacja na rynkach kapitałowych po raz kolejny mamy jasny sygnał złoto to jest takie must have Portfela każde, każdego inwestora. Jak powiedział David Beam z Blanchard Capital, tak naprawdę to jest chyba ostatni moment na to, żeby kupować złoto po jeszcze w miarę atrakcyjnej cenie. Dlatego, że ilość niepokojów, z którymi mamy do czynienia, nie tylko w Europie, powoduje, że tak naprawdę wzrok inwestorski kieruje się właśnie do tych aktywów sprawdzonych od stuleci, a takim niewątpliwie jest złoto.